Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. Jest was coraz więcej, także jest mi niezmiernie miło. Wiąże się to również z tym, że dostaję od was coraz więcej pytań i właśnie dlatego powstał ten odcinek. W formie Q&A postaram się odpowiedzieć na pytania, które zadajecie mi drogą mailową, na pytania, które powtarzają się w komentarzach, tak aby ci, którzy powielają pytania, mogli od razu uzyskać gotowe odpowiedzi. Zanim przejdziemy do pytań od was, które postawiliście mi w mailach, postaram odpowiedzieć się na jedno z pytań, które pojawiało się pod moim ostatnim filmikiem, czyli o profilowanej ramie zrobionej za pomocą frezarki górnowrzecionowej. O, jedno pytanie uciekło, ale do niego wrócimy. Pytaliście o ten cudowny struk. Specjalnie nie wskazałem imienia i nazwiska, ani niku osoby, ponieważ nie należy ono do najprostszych, a ja jestem mistrzem w przekręcaniu nazwisk, także nie chciałem nikogo obrazić. Link umieściłem wam we właściwym miejscu w filmie, jak i link do jednego z proponowanych filmików na końcu mojego filmu, ale również teraz umieszczam wam link właśnie do kanału osoby, która wykonała ten struk. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. Wiadomości, które dostaję od was, czasami są bardzo obszerne, także nie będę czytał całych tych wiadomości. Postanowiłem wyciągnąć tylko pytania i na potrzeby Q&A postawię sam sobie to pytanie, które pada w mailu. Natomiast bardzo dziękuję wszystkim za słodkie słowa pod moim adresem, pod adresem mojego kanału. Wielkie dzięki dla was. Przechodzimy teraz już do pierwszego pytania. Kastek90. Pyta się o plany do mojej pilarki stołowej i o link do filmu Matiasa Wendela, który wykonał też pilarkę stołową. Słuchajcie, po pierwsze film do Matiasa Wendela. Nie istnieje jakby taki jeden film, ja oglądałem wielokrotnie całe playlisty. Nie pamiętam teraz, czy on ma przygotowaną playlistę z tymi filmami. Na pewno Table Saw, jak ktoś pisze, to wyszuka. Postaram się tutaj wam wkleić link, tak abyście bezpośrednio tam trafili. Natomiast nie wiem, czy playlista, którą on stworzył, obejmuje wszystkie filmy. Natomiast moja pilarka. Moja pilarka jest wytworem mojej wyobraźni. Powstawała jakby na bieżąco. Po prostu kolejne moduły, które składałem, wynikały z poprzednich, które już zbudowałem. I tak powstała w całości. Także nie mam żadnych planów projektowych. Na pewno przygotuję odcinek, ja wiem, że niektórym z was zapowiadałem już pół roku temu ten odcinek o tym, jak jest zbudowana ta pilarka stołowa i właściwie nie nagrałem go z jednego powodu. Żeby nagrać ten odcinek, muszę odkręcić blat, a w momencie, gdy odkręcę blat, rozreguluję sobie wszystko, co mam wyregulowane w tej pilarce stołowej, a więc prowadnicę, jak i ustawienie kąta do przykładnicy wzdłużnej. Dlatego nie chcę tego robić, a raczej boli mnie to, że musiałbym to zrobić, ale zrobię to, aby wam pokazać, natomiast w tym momencie koncentruję się na odciągu trocin, który chcę skończyć, ponieważ projekt trwa już naprawdę długo i wtedy możemy odsłonić rąbka tajemnicy, uchylimy, odkręcimy blat, pokażę bardziej szczegółowo, jak jest zbudowana ta pilarka. Natomiast już teraz wiem, że gdybym budował następną, zrobiłbym nieco inaczej. Natomiast sam problem, samą budowę pilarki stołowej uważam za jeden z trudniejszych projektów do wykonania. I nie wiem, czy warto w niego wchodzić, ale to jest również temat na odrębny film. Maciek jako fotograf postawił pytanie dotyczące urządzenia LX Maker. Prosi o wskazanie kolejnego filmu, w którym używam tego urządzenia, jest zainteresowany efektami, jak pracuje LX Maker. Powiem ci, Maćku, że nie ma drugiego odcinka, w którym prezentuję urządzenie LX Maker, jakby już podczas działania. Wiele działałem z tym urządzeniem, ale wszystko było off record. Po prostu to urządzenie nie może być w jednym pomieszczeniu z osobą pracującą, właściwie w żadnym pomieszczeniu to urządzenie nie powinno być. Potrzebuje określonych parametrów termicznych, nie może być za zimno, tak więc nie mogę zimą nagrywać sobie, zostawiając w nieogrzewanym warsztacie. Dodatkowo zostawiamy tam oczywiście jeszcze laptopa, także musi być w pomieszczeniu, w którym jest ogrzewanie, do tego na blacie, który nie będzie miał żadnych drgań podczas całego procesu wypalania, ale to, co przede wszystkim wypala bardzo długo i przy formatach 10x15, ponieważ takie zdjęcia wypalałem dla kolegi, a raczej próbowałem,
proces trwa naprawdę zbyt długo, abyś używał tego urządzenia w interesujący cię sposób. Raczej to urządzenie będzie się sprawdzać do wypalania ścieżek, czyli tak zwanych G-kodów. Nie wiem, jeszcze nie mam oprogramowania do tego, aby używać G-kodów. Przede wszystkim nie mam miejsca przygotowanego pod to urządzenie, ponieważ trzeba jeszcze nie zabudować i wystawić rurę na zewnątrz, tak aby całe te spaliny, które powstają przy paleniu, były od razu wyciągane na zewnątrz. Natomiast na pewno nie przyda ci się to do pracy zawodowej w ten sposób, w jaki byś oczekiwał, czyli do wypalania zdjęć, ponieważ format 10x15 uznaje, że jest takim zdjęciem ok. Mniejsze formaty to raczej zabawa, detale, czyli akurat to, do czego ja będę używał. Natomiast no fajnie byłoby wypalać całe duże zdjęcia, ale to trwa zbyt długo. Tu trzeba by pomyśleć o większym laserze. Zapraszam na kanał Garage Make Zone. Tam na pewno dowiecie się więcej o temacie właśnie takich urządzeń. Pytania starałem się ułożyć tematycznie, tak więc teraz przechodzimy do całej serii pytań właściwie o strugarko grubościówkę Szepa HMS 1070. Po pierwsze, to o co bardzo często pytacie, moja ogólna ocena na temat tej maszyny, czy ją podtrzymuję w stosunku do przedstawionej recenzji. Tak, nie zmieniam zdania, urządzenie jest ok. Jedyne co tak naprawdę zauważyłem od tamtej pory, to to, że jest dużo głośniejsze, tak pokazuję, bo ona tam stoi, jest dużo głośniejsza ta maszyna w porównaniu do mojej poprzedniej. Natomiast nie mam żadnych z nią problemów. Oczywiście to, co mnie blokuje, to te 25 cm. Ona, o ile dobrze pamiętam, ma chyba 10 cali szerokości blat. No ale 40 cm zdobyć taką maszynę to już jest problem i raczej nie jest to dla majsterkowicza. A czasami by mi się przydało do takich projektów jak na przykład taca ślubna na obrączki, którą mogliście oglądać. Pierwsze pytanie od was już konkretne odnośnie tego tematu. Sławek. Sławek pyta się, czy zastanawiałem się nad HMS 850. Tak, Sławku, patrzyłem, ale ta maszyna jest mniejsza i to, co trafiałem na nią w marketach, to przykładnica była zawsze wykonana z cienkiej blachy, natomiast w modelu, który ja prezentowałem i którego używam, przykładnica jest zrobiona z aluminium profilowanego i naprawdę to jest chyba jeden z największych plusów tej maszyny. Groszek. Groszek pyta się, czy jestem zadowolony ze sprzętu. Tak, Groszku, jak powiedziałem. Oraz czy w miarę rozsądnie da się na tym pracować. Tak, Groszku, jak możesz oglądać w moich realizacjach, używam tej maszyny praktycznie cały czas i jest ok. Dla potrzeb majsterkowych, moich amatorskich, jest wystarczającym urządzeniem. Także to chyba wyczerpuje temat tego pytania. Paweł pyta się, czy srebrna podpórka przy grubościówce, zakładam, że chodzi o ten gięty drut z tyłu, czyli przy wysuwie, była przeze mnie dorabiana, czy jest to oryginalne przedłużenie blatu. Jest to oryginalne przedłużenie blatu, sam tego nie dorabiałem. Warto to wyciągnąć, ponieważ wtedy deska, gdy wychodzi, nie opada, tylko zatrzymuje się właśnie na tym pręcie. Kolejny Paweł, ale tym razem Paweł o pseudonimie Spider, pyta się, czy blat grubościówki jest odlewem, czy jest blachą, czy trzyma wymiar, czy zostawia snajpa. Trzy pytania, trzy odpowiedzi, Pawle. Blat jest od grubościówki jest blachą, blat od strugarki jest odlewem. W przypadku maszyny, którą używałem wcześniej i czasami używam sporadycznie, ale nie chce mi się jej dodatkowo wyciągać, czyli DeWalta grubościówki, tam też blaty są z blachy. Przy tego typu maszynach chyba zawsze występuje blacha, ponieważ jest to ten element podnoszony i nigdy nie spotkałem w tych urządzeniach dla majsterkowiczów, aby ten blat był wykonany z blachy, także jest to blacha. Snipe. Powiem tak, snipe na początku u mnie nie występował w ogóle, później przez jakiś czas występował. Zauważyłem, że chyba był spowodowany nieprawidłowym wprowadzeniem przeze mnie materiału. W momencie, gdy ten materiał wprowadzam bardziej od góry,
to chyba nie trafiam na nóż i wtedy materiał jest już przyciśnięty, trafia prawidłowo pod nóż i snajpa nie ma. Natomiast czasami zdarza mi się snajp, ale powiem tak, jeżeli pracuję z sosną, nie stanowi to dla mnie problemu, ponieważ zawsze zostawiam sobie około 7 cm zapasu z każdej strony i dopiero taki materiał strugam i przycinam na właściwą długość, ponieważ wymiary mojego warsztatu są ograniczone i praca z długimi materiałami jest tutaj nieefektywna, także zawsze przycinam wstępnie, strugam i dopiero tnę na właściwy wymiar i właśnie wtedy pozbywam się snajpów. Jeżeli się zdarzą, bo mówię, częściej obecnie snajpy u mnie nie występują, chociaż miałem okres, że występowały i tak są na przykład tu przy tej ramie do odciągu trocin, czy trzyma wymiar. No, robiłem platy, klejonki i wszystko było ok. Nie mierzyłem tego, co prawda, suwmiarką, ale na potrzeby takie, jak ja używam, nie zauważyłem, żebym miał problemy z nietrzymaniem wymiaru. Kolejne pytanie odnośnie strugarko grubościówki, tym razem od Piotra. Piotr ma problem z opadającym blatem odbiorczym. Czy ja mam taki problem i jak sobie z nim radzić? Piotrze, nie wiem, jak sobie z tym problemem radzić. Sprawdzałem dzisiaj, przykładałem poziomnicę, patrzyłem, jak to wygląda. Szczerze nie wiem, czy mi ten blat opada, czy nie. Natomiast tak, ja strugając przyciskam materiał do blatu odbiorczego, tak więc powierzchnia jest referencyjna właśnie tego blatu odbiorczego i strugany materiał wychodzi ok. No, nie wiem, bym musiał zobaczyć, może porównać twój egzemplarz do mojego, ale nie bardzo widzę, aby to było możliwe. Także szczerze ciężko udzielić mi odpowiedzi na problem, który akurat u ciebie występuje. Przechodząc płynnie od pytań odnośnie strugarko grubościówki do samego strugania. Sebastian. Sebastian kupił strugarko grubościówkę Szepach HMS 1070, czyli to jest model ten, który ja mam. I po struganiu końce desek mu się łączą, natomiast na środku ma różnicę około 0,4 cm, czyli to są 4 mm, to jest bardzo duża dziura. I czy coś na to można poradzić? Szczerze, powiem tak, na początku mojego strugania bywało różnie, natomiast głównie zauważyłem, różnica pojawiała się w momencie, gdy zmieniłem technikę pracy, ponieważ początkowo strugałem na zasadzie przepuść materiał przez strugarkę, a wyjdzie ci prosta, równa deska. Nie, tak nie jest. Jeżeli chcecie, to trzeba moim zdaniem tutaj zapoznać się z samymi technikami strugania. Techniki strugania w jednym ze swoich filmików opisał Przemek z kanału Kępa Marzeń. Także możecie zobaczyć ten filmik, sprawdzić na maszynach, ponieważ 4 mm to jest naprawdę dużo. Nie wiem, czym to może być spowodowane, ale raczej bym zakładał, że może tu chodzić o technikę. Oczywiście przepraszam, jeżeli masz właściwą technikę i cię urażam, ale może to być spowodowane techniką. Może to być też spowodowane zbyt długim materiałem, ponieważ ta strugarka ma w sumie około 90 cm. Przy deskach powyżej 2 metrów to nie wiem, czy da się na niej już tak równo wystrugać. Ja strugam elementy do 2 metrów i są ok. Kleiłem je do siebie, mogliście obejrzeć stolik industrialny. Tam elementy strugałem około 180 cm, ponieważ ostatecznie stolik robiłem na 160 cm. Wszystko się skleiło, nie było szpar, nie było dziur, także można. Natomiast czemu akurat u ciebie ten błąd występuje? Stawiałbym na technikę strugania, jeżeli strugasz prawidłowo, przepraszam, nie obrażaj się. Może ktoś pod tym filmikiem doda ci więcej porad. Problemy odnośnie strugania pojawiają się również u Daniela. Natomiast Daniel zaczyna swoją przygodę ze stolarstwem, posiada jedynie pilarkę stołową, ukośnicę i strug elektryczny. I próbuję przestrugać za pomocą struga elektrycznego. Powiem tak, ja strugałem za pomocą struga elektrycznego, ale nie wiem, jak za pomocą tego narzędzia wypracować równą powierzchnię.
Także ciężko mi tu będzie pomóc, natomiast wątek, który ty poruszasz, zamocowanie tego struga elektrycznego, obrócenie go do góry nogami, tak aby używać go jako stacjonarnego, jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli zrobisz do tego dobrą przykładnicę, wtedy będziesz mógł wypracować kąt 90 stopni. Natomiast z tego, co się orientuję, tradycyjne takie strugi elektryczne, tradycyjne w rozumieniu tego, co można najczęściej spotkać w marketach i innych sklepach, mają chyba 72 mm albo coś koło tego szerokości. I nie wiem, co możesz zrobić w przypadku szerszych desek, aby to struganie wyszło ładnie. Zakładam, że choć może to być nieprawda, że z tym strugiem może być tak jak ze strugiem ręcznym. Tak więc trzeba by popracować nad techniką i sprawdzić, jak robi się to strugiem ręcznym, spróbować zrobić to samo strugiem elektrycznym, ponieważ teoretycznie powinno być bardzo podobnie, z tą różnicą, że przy strugu elektrycznym nie będzie trzeba się tak napracować jak przy strugu ręcznym. Może osoba z większym doświadczeniem trafi się i napisze w komentarzu ci poradę, jak używać struga elektrycznego, tak aby przestrugać przykładowo deski o szerokości 40 cm, pomimo tego, że sam strug ma około 7 cm. Tym samym zakończyliśmy pytania odnośnie strugarki, jak i samego strugania. Kolejne pytanie od Piotra dotyczące tokarki. Co dokupiłem do tokarki, jakie dodatkowe rzeczy, których nie było w zestawie? Sama tokarka po zakupie, jeżeli posiada zabierak, kieł centrujący, powiedzmy jeszcze tą tarczę do mocowania na wkręty, jest już gotowa do użycia po zakupie. Nie potrzeba nic dodatkowego dokupywać, ale do tokarki, ponieważ trzeba jeszcze mieć czym pracować, a pracujemy dłutami. I powiem wam, że pierwsze dłuta, które miałem, nie byłem z nich zadowolony. Były kiepskie, bardzo szybko się tępiły. Natomiast teraz używam innych dłut. Jestem z nich bardziej zadowolony. Właściwie jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Ponieważ nie mogę narzekać, zbierają materiał dobrze, wolno się tępią. Ale jest to oczywiście okupione ceną. Natomiast tych dłut trzeba trochę mieć. W pierwszej kolejności myślicie, że wystarczy wam 1, 2, 3 dłuta, a później okazuje się, że w zależności od tego, co będziecie chcieli robić, takie są potrzebne dłuta. Przykładowo to dłuto używam w większości przypadków tylko do profilowania uchwytu pod szczęki, a to dłuto, może przedstawię dla porównania, jaka jest różnica, używam do przygotowywania bullblanków. Filmik mogliście obejrzeć już u mnie na kanale, natomiast tam pracowałem jeszcze starym dłutem, które w robinie akacjowej naprawdę grzęzło. To dłuto działa naprawdę super, natomiast jego cena boli. I tak właśnie ja przygotowuję sobie materiały pod przyszłe miski. Jeżeli ty będziesz chciał przygotowywać, powiedzmy, świeczniki, rzeczy, które są obierane z zewnątrz, potrzebujesz innych dłut. Jeżeli przygotowujesz miski, potrzebujesz innych dłut. Jeżeli będziesz próbował toczyć coś na kształt wazy, gdzie ten kształt zacznie się zamykać, odłożę to dłuto, żebym się nie ukuł, coś na kształt wazy, gdzie kształt zacznie się zamykać, będziesz potrzebował dłuta zgiętego, które zacznie wchodzić od wewnątrz. Do tego oczywiście są jakieś przystawki laserowe, ale oczywiście zakładam, że to cię już nie interesuje. Z rzeczy, które jeszcze dokupiłem, a mogą cię interesować, naprawdę rozszerzają możliwości pracy na tokarce, to uchwyt. Uchwyt szczękowy, taki jak można widzieć na zwykłych tokarkach, taki jak można zobaczyć, powiedzmy, w przybliżeniu na wiertarce. Właśnie uchwyt do wiertarki to jest kolejna rzecz, którą dokupiłem, ponieważ dzięki temu można w konika zamontować wiertło i sobie centrycznie przewiercić obiekt, na przykład nie trzeba już wtedy wybierać środka, tylko od tego wywierconego otworu odchodzimy dłutem na zewnątrz. Kolejnym elementem, ale już takim bardziej specjalistycznym, który ja kupiłem i używam, jest tarcza. Tarcza, którą mocujemy właśnie na tym zacisku szczękowym, czyli najpierw trzeba kupić zacisk szczękowy, później trzeba kupić te tarcze. Oczywiście te tarcze można zrobić sobie samemu, tu jest akurat mniejszy ból, ten uchwyt szczękowy raczej trzeba kupić.
Tarcza ma gumowe uchwyty, rozsuwamy szczęki, więc rozsuwa nam się tarcza. Mocujemy na przykład miskę albo talerz, który wstępnie jest już wykończony na zewnątrz. Ściskamy tymi gumowymi uchwytami, więc nic nam się nie niszczy i możemy na przykład obciąć spodnią stronę, na której występował uchwyt, wypolerować, naolejować i nawoskować. To w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o pytanie, co ja kupiłem do tokarki, co można kupić do tokarki. Sądzę, że tyle wystarczy. To, co jeszcze można jakby samemu, ale tu można trochę pokombinować, to różne podtrzymki, ponieważ w zależności od tego, co toczymy, takie podtrzymki, raz będziemy chcieli krótszą, raz dłuższą, a na przykład mnie interesuje obecnie gięta podtrzymka, także będę też szedł do tokarza, aby wytoczył mi odpowiedni czpień. Do tego łuk gięty z grubego drutu, tak aby to ze sobą zespawać i mieć podtrzymkę z takim giętym prętem. Oczywiście można coś takiego zakupić, tylko zapłacimy dużo więcej. Rafał pyta się, czy dłuto powinno być nad środkiem, poniżej środka, ogólnie o sam proces toczenia, jak ustawić podtrzymkę. Rafale, niestety nie jestem w stanie ci precyzyjnie określić, jak to ma być robione, ponieważ sam toczę na czuja. Także raz jestem nad środkiem, raz jestem poniżej środka, ale ustawienia jakby zależą od tego, jak się czuję, co jest dla mnie wygodniejsze i co akurat w danym momencie wychodzi za pewniejszą dla mnie czynność. Pewniejszą pod kątem takim, że nie doznam żadnego zatrzymania materiału, pochwycenia, co może wiązać się z bolesnymi konsekwencjami. Także Rafale, na pewno nie jest to pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Zależy to od danych sytuacji, jest to pytanie rozbudowane. Jakby na obecnym etapie sam nie jestem w stanie ci odpowiedzieć precyzyjnie, ponieważ toczę tak jak czuję. Piotrek pyta się, czy za pomocą brzeszczotu 6 mm na pilarce taśmowej będzie mógł ciąć naprawdę ciasne łuki. Tak, będziesz mógł ciąć, ale na pewno nie będziesz mógł ciąć tak ciasnych łuków, jak za pomocą wyżynarki włosowej, gdzie możesz włożyć o połowę mniejszy brzeszczot. Sam się tutaj naciąłem, ponieważ przy wyżynarce, przy pilarce taśmowej miałem tylko brzeszczoty 10 mm. I naprawdę miałem problem, chyba był to projekt, tak, był to projekt, gdy wycinałem kształt konia na serwetnik i tam brzeszczot 10 mm nie dawał rady. Już teraz wiem, że z brzeszczotem 6 mm nie miałbym żadnych problemów. Natomiast brzeszczotów, tak jak ty piszesz, jeszcze węższych nie widziałem. Na pewno trzeba sprawdzić jeszcze, czy dany brzeszczot będziesz mógł zakupić o rozmiarze, w sensie długości, dobranej do danej pilarki taśmowej, lub zamówić na zamówienie, aby zamówić na zamówienie, tak, aby ucięli ci właściwy wymiar, zgrzali i abyś mógł nim pracować. Natomiast nie obawiałbym się tego, tak jak piszesz, że nie możesz założyć, ponieważ producent mówi, że 6 mm jest minimum. Nie wiem, jakie jest doświadczenie wasze, możecie się podzielić z Piotrem. Natomiast ja mam w swoim szepachu chyba 15 mm jako max. Ciąłem taśmą 20 i 20 była ok, ale to był prawdziwy max, ponieważ 20 już jakby przejmowała graniczne możliwości, ile można było zmieścić na koła na tej pilarce. Natomiast 6 mm, gdy założysz węższy, na pewno będzie węższa powierzchnia, którą to koło napędowe będzie ciągnęło brzeszczot. Z tym, że jak chcesz ciąć naprawdę ciasne elementy, to ja naprawdę polecam zastanowić się nad wyżynarką włosową i tam można naprawdę fajne rzeczy ciąć. Polecam na pasjonatach w Dechę. Można zobaczyć wiele fajnych projektów jednego z naszych pasjonatów, który na wyżynarce włosowej tnie naprawdę niezłe cuda. Marcin zastanawia się nad wycinaniem sklejca o grubości od 1 do 3 mm. Nie wiem, czy taką sklejkę dostaniesz. Natomiast zastanawiasz się, czy kupić wyżynarkę włosową, czy kupić multiszlifierkę z nasadką do cięcia pod kątem 90 stopni, tak aby tak naprawdę frezować, tak jak frezarką górnowrzecionową, tak jak zresztą piszesz, ale obawiasz się, że będą wyrwania.
I tu powiem ci tak, tak będą wyrwania, jeżeli będziesz używał czegoś na zasadzie frezarki górnowrzeciolowej, ale na zasadzie nie takie wyrwania, że ci gdzieś powiedzmy szarpnie, bo to jakby już będzie zależało od samej techniki pracy, ale na pewno będziesz miał dużo szlifowania tych krawędzi, jeżeli będziesz miał nieodpowiednią sklejkę, a odpowiedniej jeszcze osobiście nie spotkałem. Możesz sobie popatrzeć na moje realizacje z filmu odnośnie odciągu trocin, tam gdzie wycinałem duże okręgi. Włosy, które zostawały przy frezarce, to miały około 2 cm długości i takie włókna mi zostawały. I tak naprawdę każdą krawędź trzeba szlifować. To co w Ameryce możecie zobaczyć na filmach, leci CNC, wycina, wszystko jest ładnie, pięknie jest składane. Ja się z tym nie spotkałem i z tego co rozmawiam z innymi osobami, również się z tym nie spotkały i zawsze tą krawędź przy sklejce trzeba przeszlifować. Natomiast do takiej pracy, jak tutaj piszesz w mailu, ja bardziej proponuję wyrzynarkę włosową. Naprawdę to co mówiłem już przy poprzednim pytaniu, wyrzynarką włosową naprawdę można ciąć bardzo ciasno, bardzo fajne rzeczy. Są różne brzeszczoty, są brzeszczoty takie, które można ciąć w każdym kierunku. I naprawdę jak wyćwiczysz sobie technikę, będziesz ciął genialnie. Co kupić? Tak sobie napisałem w skrócie. A pytanie od Łukasza. Łukasz jest pszczelarzem. Gratuluję, bardzo fajny zawód. Łukasz chce zbudować 120 do 140 uli, porządna ilość, i prosisz o kontakt telefoniczny, to jest jedno jakby, a druga rzecz, jaki sprzęt kupić. Odnośnie kontaktu telefonicznego, mój numer prywatny jest moim numerem prywatnym, dlatego nie podejmuję żadnych kontaktów telefonicznych, poza tym jakby nie mam kiedy podejmować tych rozmów telefonicznych. Nie mam jakby swoich prywatnych rozmów telefonicznych, które chcę przeprowadzić, czasu, żeby przeprowadzić. Tak więc jakby taka forma nie bardzo wchodzi w możliwość. Natomiast co zakupić do budowy uli? Jakie narzędzia? Nie jestem specjalistą z zakresu pszczelarstwa, choć temat bardzo mnie interesuje, zawsze mi się podobało pszczelarstwo. Natomiast sprzęt, słuchaj, no naprawdę trzeba by pogadać chyba najbardziej z jakimś pszczelarzem, ponieważ wiem, że też jakby w pszczelarstwie obowiązują pewne zasady. Zasady co do budowy samych uli, są różne ule, to jakby wymiary nie dotyczą maszyn, ale są też różne dane techniczne, które te ule muszą spełniać, tu już bardziej, ponieważ z tego co wiem, na przykład ule można malować tylko określonymi farbami, co akurat nie każdy się do tego stosuje, a raczej nikt. No wiem, niektórzy się stosują. Także no, ciężko mi odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o proste narzędzia, które mi się nasuwają na myśl, na pewno ukośnica. To jest jakby narzędzie, którym najprościej będziesz mógł manewrować. Nie wiem, czy ule muszą być z desek heblowanych, czy z nieheblowanych mogą być budowane. Raczej bym szedł w kierunku heblowanych, więc strugarko grubościówka byłaby przydatna. Pilarka tarczowa? Tak, tylko teraz pytanie, jaką pilarkę tarczową zakupić, tak aby było to opłacalne. W zasadzie, gdybyś miał pilarkę tarczową, której byś zaufał, że ona tnie na właściwe parametry, wtedy nie musisz mieć ukośnicy. Czyli w sumie można by się ograniczyć, żeby tą pilarkę taśmową i strugarko grubościówkę. Oczywiście wkrętarka do skręcania, chyba że będziesz zbijał to gwoździami, ale nie wiem, czy się nie rozłupie, także tutaj jakby nie budowałem nigdy ula, choć zawsze bym chciał. Najlepiej chyba porozmawiać z jakimś pszczelarzem, ponieważ z tego co wiem, każdy pszczelarz jest po części stolarzem, ponieważ musi naprawiać ule, które posiada, i budować nowe, aby zastępować te, które nie nadają się już do remontów. Tematyka związana z budową warsztatu. Przemek bardzo fajnie wpisze. Wydębił od teściów na wsi kawałek budynku gospodarczego i zamierza tam mieć swój warsztat stolarski,
pyta się odnośnie tego, czy ścianę kryć płytą OSB, czy może czymś innym. Podobny temat porusza w swoich pytaniach Mateusz. Również pyta się, czy kryć płytą OSB, czy kryć płytami gipsowo-kartonowymi. Żona. Faktycznie ja swój warsztat obudowałem płytami OSB. Te płyty białe to są płyty wiórowe, odzyskane z starych drzwi przesuwnych z zabudowy, z korytarza. Trzy takie drzwi pokryły mi jakby dwie ściany, także bardzo fajnie jasne panele powodują, że jest tutaj jaśniej, bo jakby więcej odbija się światła. Kwestia jest taka, jeżeli nie nagrywacie tak jak ja, wasz warsztat może być zbudowany nieco inaczej. Ja swój warsztat budowałem nie wiedząc o tym, że dla potrzeb filmowania potrzeba zupełnie innego warsztatu niż dla potrzeb wyłącznie budowy. Ale ten temat was jakby nie dotyczy, natomiast jasność to jest jedna z rzeczy. Płyty OSB. Płyty OSB, z tego co się orientuję, płyta, która kosztowała, ja kupowałem 34 zł za arkusz, płyta OSB 12 mm, obecnie kosztuje około 50 zł, 53 albo więcej. Także cena wzrosła drastycznie, dlatego ja bym w ten temat obecnie nie wchodził. Natomiast płyty kartonowo-gipsowe około 12 zł za arkusz płyty zwykłej, dużej, białej albo szarej, bo właściwie taki ona ma kolor. Problem jest tylko taki oczywiście, jak do tego coś przykręcić. Przykręcić jest może bardziej problem, z tym, że jak macie płytę OSB, to ona też jest na jakimś stelażu. Na pewno stelaż proponuje zrobić ten, który jest przewidziany pod płyty kartonowo-gipsowe, jeżeli nie możecie tego przykręcać bezpośrednio. Natomiast jeżeli ty masz starą oborę, w której chcesz to robić, to nie widzę sensu, ponieważ masz ściany murowane z tego, co zakładam, więc spokojnie możesz wyłożyć to sobie płytami kartonowo-gipsowymi. Co jest oczywiście fajne w płytach kartonowo-gipsowych, pomimo tego, że teoretycznie normy spełnia ta czerwona płyta pod względem niepalności, to zwykła płyta też jest jakby niepalna, tylko w mniejszym zakresie. Co oczywiście ma znaczenie w przypadku stolarni. Dodatkowo, jeżeli te płyty sobie pomalujesz na biało i zagipsujesz, co akurat tu chyba nie zamierzał żaden z was robić, to będzie bardzo fajny efekt, będziesz miał naprawdę jak w mieszkaniu. Ja akurat, co nie widzicie za kamerą, tam miałem jedną płytę, dwie płyty. Tam miałem dwie płyty gipsowo-kartonowe, aktualnie mam już trzy, ponieważ musiałem przestawić kozę i właśnie za kozą wyjąłem cały styropian, wszystko. Uzupełniłem wełną mineralną, która jest niepalna. Na to dałem właśnie regipsa i całość również chciałem pomalować, aby było jaśniej, aby mi było łatwiej nagrywać, aby więcej światła wpadało do obiektywu. Przed malowaniem jednak uznałem, że warto zagipsować. Powiem wam, rewelacja, efekt naprawdę. Żałuję, że tego nie zrobiłem wcześniej. Gipsowanie to nie musi być jak w domu. Ważne, żeby zakryć jakby te dziury po wkrętach i nałączeniach. Naprawdę efekt super. Czemu tego wam nie pokazuję? Nie pokazuję wam z jednego względu. Znajduje się tam coś, co będzie przedmiotem sesji jesienno-zimowych. Jest tam coś, o czym będzie cała seria odcinków. I już jeden odcinek jest nagrany, ale jeszcze nie jest puszczony, ponieważ gdy skończę odciąg trocin, zajmiemy się właśnie tamtym tematem. Także nie pokażę wam. Nie proście, nie pytajcie, zobaczycie w swoim czasie. Jeszcze był temat podłogi. Podłoga. Czy płyta OSB na podłogę? Jeżeli chodzi o samą część jakby konstrukcyjną, płyta OSB 22 albo 24 mm, z tego co wiem, jest właściwym materiałem na podłogę, natomiast czym to okryć? Na pewno nie zostawię samej, ponieważ tak jak w różnych miejscach miałem do czynienia, te włókna pod wpływem woda, wilgoć, sucho, ciepło, w pewnym czasie zaczną się stroszyć i odrywać i ta płyta już nie będzie taka ładna, gładka, a raczej gładka, ponieważ ładna to ona chyba nie jest od samego początku. Można by to przykryć sklejką,
sklejką antypoślizgową, tyle że ta sklejka jest bardzo droga. I teraz droga płyta OSB, droga sklejka antypoślizgowa, raczej od razu można montować tą sklejkę antypoślizgową, natomiast pod samą konstrukcję chyba trzeba by założyć folię paroblokującą. Tak, paroblokującą. Tak, aby ta sklejka nie dostawała wilgoci. Dodatkowo fajnie, jakby znalazła się jakaś warstwa izolująca. Ponieważ wiem, że u mnie na przykład zimą wychodzi taki, powiedzmy, zamróz. Posadzka nie jest niczym izolowana. W momencie, gdy tutaj nagrzeje, na zewnątrz jest mróz, podłoga zaczyna się pocić, wychodzi woda i ta cała wilgoć od ciepła paruje i wchodzi oczywiście w elementy drewniane. Artgraf. Artgraf zajmował się grafiką i rzeźbieniem, natomiast teraz wszedł jakby w pasję stolarstwa. Pyta się o możliwość spotkania, porozmawiania. Powiem tak, standardowo, tak jak mówiłem, mój telefon jest moim telefonem prywatnym, natomiast spotkać można mnie w różnych miejscach. Były akcje pasjonatów w Dehe, tam byłem. Nie wiem, gdzie można będzie mnie spotkać tak publicznie następnym razem. Na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, powiem. Natomiast jakby w moim czasie, w tym, którym jest moim czasem prywatnym, nie bardzo istnieje taka możliwość. Nie mam też możliwości jakby zaproszenia was tutaj, ponieważ warsztat znajduje się w takim miejscu, gdzie nie mogę was zaprosić. I poza tym chcę, aby tak zostało. Ostatnie pytanie z dnia dzisiejszego, schody. Marcin. Marcin pyta się, jak zrobić schody. Marcin wysłał link do schodów. Schody, powiem tak, rozkładane schody, które z płaszczyzny zamieniają się w schody. Pewnie nie jeden z was widział ten filmik. Marcinie, z całym szacunkiem, ale jeżeli pytasz się, jak zrobić takie schody, to znaczy, że nie jesteś jeszcze na etapie, aby je robić. Powiem tak, zrobić zwykłe schody to już jest problem, a zrobić schody, które z płaszczyzny zmieniają się na schody, do tego są wykonane ładnie, estetycznie, mogą być zawieszone w domu, ponieważ one jakby miały konstrukcję wiszącą, to kosmos. Marcinie, zostaw to może na razie, a jeżeli chcesz, to jakby wyobraź to sobie, zrób w mniejszej skali, bo ja w ten temat bym nie wchodził. To tyle, jeżeli chodzi o bieżące pytania od was. Jeżeli chcecie, abym odpowiedział na jakieś pytanie od was, piszcie maila albo pod tym filmem dodajcie komentarz z przodu Q&A. Wtedy będę wiedział, że jest to pytanie do tego, abym odpowiedział pod filmem. Ja czytam wszystkie wasze komentarze. Niestety nie jestem w stanie na nie odpowiadać na bieżąco, albo po prostu już są tak odległe, że nie odpowiadam, ale bardzo dziękuję za nie i naprawdę piszcie komentarze, bo ja je czytam, jeżeli tylko mam czas, a zazwyczaj jest tak, że po prostu nie mam tego czasu, bo przygotowuję dla was kolejny odcinek. Wiem, że bardziej wam będzie zależało na tym kolejnym odcinku niż na odpowiedzi, natomiast jeżeli napiszecie, będzie kolejny odcinek Q&A, będą lajki od was, że wam się to podoba, to wtedy nagram, odpowiem i na pewno inni też jakby nawiążą temat, może mają większą wiedzę ode mnie, może specjalizują się w danej dziedzinie i będą mogli wam pomóc bardziej, powiedzieć więcej, może wywiąże się z tego jakaś dyskusja. Dzięki wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Tak jak już mówiłem, zachęcam do klikania lajków. Piszcie komentarze odnośnie tego odcinka. Piszcie komentarze z dopiskiem Q&A na początku, abym wiedział, że to są pytania, na które chcecie, abym odpowiadał w kolejnych Q&A. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który zakładam, że będzie z odciągu trocin, ponieważ aktualnie nad tym pracuję. Cześć!